Bóg naczelny, czyli Perun, ten Bóg, który odpowiadał za grzmot, za błyskawice, za ogień. Wierzenia dawnych Słowian. Czasy przedchrześcijańskie na ziemiach dzisiejszej Polski. W co wierzyli Słowianie? No i zadał pan takie pytanie, na które właściwie nikt nie potrafi odpowiedzieć w 100% i z pewnością określić nam ten cały świat, tę mitologię Słowian. Dlaczego? Dlatego, że niestety o świecie wierzeń Słowian dowiadujemy się z przekazów świata chrześcijańskiego. Świata, który walczył z tym światem słowiańskich bóstw i który traktował ten świat jak coś gorszego, coś takiego ułomnego, coś, co należy też traktować raczej jako coś, co się zwalcza, coś, co niszczy, coś, co ma negatywną konotację. I tych informacji jest niewiele i mamy je od ludzi, którzy postrzegali świat mitologii oczami chrześcijanina. Więc próbowali też czasami dopasowywać to, co widzieli, obrzędy, do pewnych struktur takich chrześcijańskich. Tutaj myślę na przykład o kwestii na przykład świątyń pogańskich. W historiografii jest spór, czy te świątynie istniały, czy są to dopiero jakieś takie właśnie przekazy historiograficzne, które próbują wpisać w ten taki kanon chrześcijański. No, kościół, świątynia musi być jako miejsce sprawowania kultu. To w czym żyli Słowianie, jeśli chodzi o świat wierzeń. Także na pytanie, w co wierzyli Słowianie, to musimy odpowiedzieć, że bez wątpienia w coś wierzyli. Była to wiara w bóstwa, które ożywiały świat, w którym oni funkcjonowali. I było tych bogów wielu, czyli taka klasyczna religia politeistyczna, ale też używamy takiego pojęcia henoteizm, czyli taka wiara w to, że wielu bogów odpowiada za wiele czynności, czy tego, co się tam w naszym życiu dzieje, o co chcemy zadbać. Ten świat był bardzo bogaty, bardzo ciekawy, ale niewiele o nim wiemy. I ładnie napisał o tym jeden z badaczy, który napisał tak, że on by oddał wszystkie publikacje na temat mitologii Słowian za chociaż jedno poważne źródło do tej mitologii. Na gruncie polskim dużo zawdzięczamy Aleksandrowi Geisztorowi w tym zakresie. On nam tę mitologię Słowian troszeczkę przybliżył i spróbował ją zrekonstruować. Chrześcijanie nazywali Słowian poganami. Barbarzyńcami, barbarus, paganus, poganie, tak? Czyli ktoś, kto nie przystaje do tego świata, w którym oni funkcjonowali. Świata wiary w jednego Boga, naczelnego, takiego, który nie potrzebuje innych pomocników, który jest też wyobcowany w pewnym sensie, bo przecież jest gdzieś tam daleko. Natomiast bóstwa Słowian żyły razem z nimi, one towarzyszyły im na co dzień, tak? Te różnorodne. Więc ten świat był, nawet tej obrzędowości był taki niezrozumiały dla tych ludzi ze świata chrześcijańskiego, którzy obserwowali te obrzędy, był, użyję takiego określenia, nieco komiczny czasami, tak? Bo wiara w to, że jak koń nie potrąci włóczni, to wyprawa będzie wygrana, no, była dla obserwatora ze świata chrześcijańskiego, a najczęściej byli to duchowni, bo to oni nam te przekazy pozostawiali. Misjonarze, duchowni, oni umieli czytać i pisać. Była dla nich taka, no, jakoś kompletnie nieprzystająca do ich systemu wierzeń, do tego, w czym oni funkcjonowali. To była też takie postrzeganie tego, jak jakiś taki zabobon, jakąś magię, której Kościół, no, nie popierał. W mitologii Słowian to był Bóg naczelny, może inaczej bóstwo naczelne, no znowu to tak trochę my chrześcijanie, prawda, to nie Bóg, tylko bóstwo. Bóg naczelny, czyli Perun, ten Bóg, który odpowiadał za grzmot, za błyskawice, za ogień, rządził światem. I widzimy ten motyw Peruna, Perkuna, czy jakbyśmy go tam nie nazwali, różnie, właściwie u wszystkich Słowian.
i wschodnich, i tych zachodnich. Ponieważ ogień jest z jednej strony tym, co daje ciepło, pozwala ugotować pożywienie, czym się różnimy od zwierząt, jemy gotowane, tak? Ale z drugiej strony obserwowano jego niszczycielską siłę, a okiełznać go było bardzo trudno. I dzisiaj mamy problem przecież z pożarami. I pożar, czyli ta siła nieokiełznanego ognia, jest zawsze dla człowieka bardzo taka dojmująca i przerażająca. No, musimy pamiętać o tym, że no, w czasach, w których żyli Słowianie, było to jeszcze bardziej niebezpieczne. Pożar oznaczał zniszczenie. Z jednej strony był tym, co, jak Bóg był dobry, dawało dobro, ale jak Bóg się gniewał, to mogło przynieść zniszczenie. Dlatego tak bardzo bano się pioruna, tak? Bo on inicjował ten ogień, tak to rozumiano. Mamy informacje źródłowe o świątyniach czy takich idolach, tak, czyli wyobrażeniach Peruna. One pochodzą z terenu, powiedziałabym, takiego no, Szczecin, Rugia, stamtąd, tak? Bardziej mamy te opisy, ponieważ tam bardziej też operowali misjonarze, którzy mogli nam te posągi opisywać. W jednym, i powtarzają nam się właściwie te same schematy, czyli taki posąg w kształcie idola takiego z czterema twarzami, czasami tych głów jest więcej. Jeden z opisów Peruna pokazuje go nam jako taką statuę, czy taki posąg z czterema głowami, dwie patrzą do przodu, dwie do tyłu, jeszcze mają skierowane gdzieś tam te twarze na boki. Perun jest zawsze bardziej zdobiony, nawet pozłacany ma elementy, ten jego idol, to jego wyobrażenie. Posiada świetne uzbrojenie, znajduje się w otoczeniu, które jest takim sakrum dla, było sakrum dla Słowian, tak jest opisywane. Jest pilnowany przez kapłanów, tak? Jest czczony. Perun występuje w bardzo różnych takich, ja bym powiedziała, wcieleniach, ale ten motyw właśnie się powtarza. Saksogramatyk tak opisywał świątynię i sam posąg świętowita. W środku miasta Arkony znajdował się plac, na którym stała świątynia drewniana o misternej budowie, wzbudzająca cześć nie tylko wspaniałością nabożeństw, lecz boskością posągu w niej umieszczonego. Zewnętrzny jej obwód dokładną płaskorzeźbą się odznaczał, przedstawiając prostą i niewydoskonaloną sztuką malarską postacie najrozmaitszych rzeczy. Jedno tylko było wejście. Samą świątynię podwójny rząd ogrodzenia otaczał, z których zewnętrzne, ze ścian złożone, dach czerwony pokrywał. Wewnętrzne, czterema słupami podparte, zamiast ścian świeciło czerwonymi, zawieszonymi zasłonami, z zewnętrznymi ścianami było połączone tylko kilku poprzecznymi tramami. W świątyni stał posąg ogromny, wielkością przewyższający postać ciała ludzkiego, czterema głowami i tylu szkarkami wzbudzający zdziwienie, z których dwie w stronę piersi, a dwie w stronę pleców zdawały się patrzeć. Zresztą wzrok umieszczonych z przodu czy z tyłu głów, jedna w prawo, druga w lewo, zdawały się zwracać. Cztery twarze kojarzymy jednak przede wszystkim ze światowidem. Tu wchodzimy na taki grunt, w którym musimy zrozumieć, że różne plemiona słowiańskie pod różnymi nazwami widziały Boga odpowiadającego za ten sam żywioł. Perun, światowid, bóstwo naczelne dla poszczególnych ludów. No, o światowidzie wiemy najwięcej, bo on był bóstwem w Arkonie, w takiej słynnej świątyni, która opisywana była przez średniowiecznych misjonarzy. Jego wyobrażenie znamy najlepiej, nawet ten opis daje nam wrażenie takiej jego, że świątynia, tak, była, którą opiekował się kapłan. Bardzo ciekawe są informacje na przykład o tym, jakie to było duże sakrum. Nawet kapłan, który się zbliżał do bóstwa, nie mógł oddychać na
posąg Światowita. On musiał wybiegać i nabierać powietrza, żeby nie owionąć ludzkim oddechem takim, nie zbrukać tak, tego posągu. Więc to samo bóstwo, odpowiadające za ten sam żywioł, bóstwo naczelne, ale w różnych wcieleniach, tak? Mamy taki posąg Świętowida, przezwano go Światowidem i to Gejsztor chyba tutaj zawinił, źle odczytał. Swentowid przetłumaczył na Świętowid, a to Światowid powinniśmy tłumaczyć. Słynny ze Zbrucza, wydobytego z rzeki, co do którego przez długie lata się historycy spierali, tak? Czy to jest falsyfikat podrobiony w XIX wieku, czy autentyczny fragment wizerunku bóstwa, bo wiemy, że to jest fragment. No dzisiaj ustalono już, że to jest autentyczne, tak, znalezisko i tego Świętowida możemy sobie obejrzeć w tym wcieleniu z czterema twarzami. Ten postument jest podzielony na sekcje, które dzisiaj historycy odczytują od góry, dzielą też świat na ten, co powiedzmy ten niebiański, tak, to co wyobrażało ziemię i niżej podziemia, więc ten układ też nie jest taki obojętny i atrybuty, które ma Świętowid. To jest róg, który wiemy, że w świątyni Świętowida na Arkonie wlewał kapłan raz do roku wino i ten róg był piękny, zdobiony, obszerny, wróżono z tego wina również, tak. No i zawsze to jest róg, to jest biały koń, i który był też elementem wróżb słowiańskich, to wiemy. No i to jest oczywiście miecz, który zawsze wyobrażał tę siłę taką wojskową też. Z mitologią Słowian to troszeczkę jak z mitologią grecką, bo był ojciec Zeus z mitologii greckiej i jego synowie mniej lub bardziej pokorni, chciani i w mitologii Słowian było podobnie. Perun był bóstwem naczelnym, ale niekoniecznym, powiedziałabym, miał swoje dzieci, natomiast były bóstwa niższe, które albo wchodziły z nim w interakcje takie pozytywne, albo były takim troszeczkę jakby przeciwstawieniem tego, co on reprezentował. I znamy boga Velesa albo Wołosa, który odpowiadał, tak nam się wydaje, za świat podziemi, za to, co jest pod ziemią, i był takim bóstwem niepokornym wobec Peruna, był buntownikiem, ale jednocześnie takim walczącym. Znamy jeszcze Trzygłowa. No Trzygłów od wiadomo wyobrażenia wizerunku, tak, trzech twarzy, które posiadał, i Trzygłów odpowiadał za świat taki eteryczny, duchowy, bo był bogiem, który odpowiadał za wróżby, to takie główne bóstwa. Pisze o nim, o Trzygłowie, Otto z Bambergu. No i Świętowit, to był bóg generalnie taki życia, czegoś, co się odradzało, też co się opiekowało ludźmi. W niektórych ujęciach Świętowida identyfikuje się z Perunem, ale w niektórych jest on jakby po prostu podległy pod Peruna. To zależy, jak historycy podchodzą do tej całej hierarchii, a jak powiedziałam, jest to bardzo trudne, bo źródłowo nieuchwytne. No ale to nie było wszystko, ponieważ świat Słowian i słowiańskich bogów był skonstruowany tak, że właściwie każde plemię, każda nawet rodzina, a uważa się, że nawet każde domostwo jakby mogło mieć swoich bogów, swoich takich opiekunów domowych, bóstwa domowe. I w różnych źródłach mamy informacje o takich właśnie bóstwach. Bardzo ciekawie to jest bodajże dla Słowian tak wschodnich, gdzie występuje na przykład takie bóstwo zwane Dolą. Dzisiaj mówimy Dola i Niedola. I ta Dola właśnie to jest takie bóstwo opiekujące się losem człowieczym. To jest bardzo ciekawe, ile z tej przeszłości mitologii słowiańskiej, z tych wierzeń, bezwiednie jednak kultywujemy, jest to obecne, bo nie musimy kultywować, ale jest to obecne w naszym współczesnym też życiu, tak? Czasami sobie z tego nie zdajemy sprawy. O Świętowicie pisze też Helmont w Kronika Slaworum. Wśród wielorakich bóstw Słowian wybija się nad innymi bóg ziemi Rugian Świętowit, mianowicie jako skuteczny w wyroczniach. W porównaniu z nim innych uważają oni tylko za półbogów. Stąd też zwykle co roku składają w darze na jego cześć ofiarę z chrześcijanina, na którego wskaże los. Tam też kierowano składane ze wszystkich krajów sumy przeznaczone na ofiary.
Ze szczególnym zaś szacunkiem odnoszą się do służby przy bóstwie, bowiem ani nie zezwalają na złożenie przysięgi, ani też nie dopuszczają do bezczeszczenia świątyni czy też profanacji wobec wrogów. A co wiemy o obrzędach Słowian czasów przedchrześcijańskich? Na pewno wiemy, że były miejsca święte. To po pierwsze. I były to, no, znane nam wszystkim oczywiście, tak zwane święte gaje, czyli miejsca, w których oddawano się obrzędom w otoczeniu jakichś pomników, dzisiaj powiedzielibyśmy, przyrody. Najczęściej były to rzeczywiście dęby albo jakieś lipy pradawne. Pamiętam, że chyba w którymś z księstw wschodu Rusi, tak, to Włodzimierz Wielki, który znosił bałwany, chciał ściąć też taki dąb pradawny, pod którym odbywały się obrzędy, i ludność obroniła ten dąb, stwierdzając, że nie go zostawi, oni nie będą tam odprawiać żadnych obrzędów, ale żeby służył cieniem, bo jest to takie piękne drzewo. No nie wiemy, czy to rzeczywiście jest opowieść prawdziwa i czy tak się stało. Tak, ale jest coś takiego, więc były to miejsca święte. To mogło być drzewo, to mógł być jakiś głaz, kamień, ale były też miejsca, w których specjalnie aranżowano tę przestrzeń, taką sakrum, czyli kręgi, po środku stał posąg bóstwa. Znajdujemy ślady właśnie po takich wgłębieniach, kręgach, specjalnie ułożonych miejscach, zabezpieczonych nawet jakimiś też takimi wałami kamiennymi, albo powiedzielibyśmy dzisiaj coś na kształt fosy, takie miejsca, które były miejscami odosobnionymi, tak? Jednak może nie świątyniami w klasycznym tego znaczeniu, zadaszonymi, bo to wydaje się, że pojawia się u Słowian rzeczywiście pod wpływem religii chrześcijańskiej, czyli dosyć późno, gdzieś w XI wieku, że te bóstwa zaczynają uzyskiwać te świątynie zadaszone, ale te miejsca specjalne były i one były zwykle też tak nieco, no, w odosobnieniu od osad, od miejsc, w których ludzie żyli. I tam się odbywały obrzędy. Należy sobie to wyobrażać jednak tak, że dawano ofiary i to były ofiary ze zwierząt. Mamy takie opisy ofiar, w których bóstwu, na przykład, żeby wybłagać deszcz albo jakiś urodzaj, dawano czarną krowę, czarnego kozła, czarną kurę, tak? I składano w ofierze. I tych ofiar obserwujemy w tych przekazach źródłowych, no może nie dużo, ale one są, czyli one były. To były ofiary również z pokarmów, to była ofiara z wina, o której wspominałam, tak, którą dawano bóstwu. Przy takich ważniejszych momentach w roku, bo my mamy dzisiaj Wielkanoc, Boże Narodzenie, prawda, ale to są, pamiętajmy, święta wpisane w tę dawną obrządowość słowiańską, odbywały się spotkania. Odbywały się spotkania przed wyprawami, kiedy odbywały się wróżby. Tutaj wspomniałam o tym koniu. To kilkukrotnie w opisach źródłowych świata Słowian spotykamy się z opisem konia białego albo jakiegoś karego, specjalnie hodowanego, otoczonego nimbem, który tym, jak porusza się pomiędzy włóczniami, w jaki sposób nadstawia nogę, czy to jest prawa, czy lewa pierwsza, służy wróżbą, tak? Czy będzie to pomyślna wyprawa, czy nie? I bardzo często mam informację, że jak była niepomyślna, to Słowianie podejmowali wyprawy, czyli było to dla nich bardzo istotne. Wiemy, że byli kapłani. No to już jest element takiego kultu. Osoby, które się opiekowały tymi miejscami kultu, taki święty koń miał swojego kapłana, też wiemy, który się tylko nim zajmował. Więc to nasze wyobrażenie takich tańców przy ognisku, no na golasach jeszcze, to może nie do końca odpowiada temu światowi wierzeń słowiańskich, ale bez wątpienia towarzyszyły tym takim ważniejszym momentom w roku. A to było na przykład też okres przejścia pomiędzy zimą a wiosną. My dzisiaj świętujemy Nowy Rok, no on jest wpisany jakby w ten taki też rytuał słowiański po części. To, że na przykład w Wigilię jemy mak, ziarna, grzyby, to są potrawy czy produkty, które uważano za ofiary dla zmarłych, bo ten koniec roku był też takim momentem dla zmarłych, nie tylko zaduszki, takim przejściem. To, że mamy jedno wolne miejsce przy stole, to też
dla słowiańskiego wędrowca zbłąkanego. Zostawiamy je tak naprawdę. A dzisiaj w religii chrześcijańskiej dla tego, kto odszedł z najbliższych, powiedzmy, ale też mówi się o tym wędrowcu. Wiele jest takich rytuałów, natomiast to takim tym momentom, co chcę powiedzieć, na pewno towarzyszyły jakieś spotkania, jakaś uczta, jakieś śpiewy, bo bez tego sobie wyobrazić tego nie można. Natomiast co intrygujące, to w żadnym z przekazów źródłowych nie mamy właśnie informacji o tym śpiewaniu, o tym elemencie, który wydaje się taki naturalny w tych religiach takich, powiedzmy, pierwotnych, w tych wierzeniach pierwotnych. Dla Słowian ważną uroczystością i ceremonią był pogrzeb. Z tym, że Słowianie palili swoich zmarłych i to powoduje, że do momentu pojawienia się pochówków takich szkieletowych, które przyszły z chrześcijaństwem dopiero, niewiele wiemy może co do tego rytuału. Wiemy, że ciała spopielano, budowano oczywiście, konstruowano kurhany, tak, w których te szczątki starano się gromadzić, ale ślady po tych założeniach, po tych miejscach znajduje się bardzo nieliczne, tak, których można by identyfikować, że było to miejsce, gdzie składano te pozostałości, doczesne szczątki zmarłych Słowian. To, że jest ich tak mało, to nie znaczy, że nie było ich więcej. Po prostu czas nam zatarł, tak, te pozostałości. Ale to, co zostaje, wiemy, że na pewno Słowianie mieli takie miejsca, w których po spaleniu rytualnym starali się te spopielone szczątki przenieść, zostawić, i to było miejsce spoczynku. Więc tak, było, ale no znowu niewiele o tym wiemy. A jak Słowianie mogli reagować na pierwszych chrześcijan, których spotykali w swoim życiu? Było różnie, bo na przykład pierwsza misja chrystianizacyjna na Pomorzu, która przygotowana była bardzo skromnie, wiemy, że była wyśmiana przez mieszkańców, tak, Szczecina i tych obszarów, bo jakiś to Bóg, który nie da ci pięknej odzieży, który nie da ci bogactwa, z czym ty do nas przychodzisz? Tak to rozumiano. I prawdopodobnie ten kontakt był taki. Aż w końcu się nauczono, że jeśli chce się chrystianizować Słowian czy pogan, takich nazwijmy, to trzeba to robić z pompą, żeby ten nowy Bóg był dla nich czymś wartościowym. Czyli w tych kategoriach postrzegano. Bo jeśli ktoś miał porzucić wiarę przodków, a proszę sobie wyobrazić tę mentalność. Wyobraźcie sobie Państwo, że dzisiaj Państwu każe z dnia na dzień przejść na inny system religijny, wierzyć w coś innego niż w to, czym się Państwo wychowali. Jak trudno jest to mentalnie przejść, a jeszcze dodajmy do tego element strachu, bo jeśli obrażę Boga starego, to on się na mnie zemści, że ja się oddaję teraz nowemu Bogowi. Jeśli czczony dotąd wizerunek bóstwa obalę, spalę albo wrzucę do zbrucza, tak, i każę mu płynąć gdzieś tam, jak właśnie Włodzimierz, pchajcie aż za porochy na Dnieprze, żeby zginął, no to spadnie na mnie jakaś straszna kara. I teraz trzeba było umiejętnie, przepraszam za to określenie, ale sprzedać tego nowego Boga, pokazać zysk Słowianom, że ten zysk będzie. Nie sądzę, żeby oni to rozumieli. Bez nacisku władzy księcia zwierzchniej na pewno nikt dobrowolnie nie zrezygnowałby z wiary przodków i wiemy, że przez długie stulecia, to trzeba mieć świadomość, a na niektórych obszarach śmiejemy się troszeczkę, że do dziś, jednak elementy tej wiary słowiańskiej były kultywowane, czyli oficjalnie dobrze, oddajemy księciu rację, jest to potrzebne, wznosimy jakąś tam świątynię, ale na użytek domowy to jednak tych starych bogów gdzieś tam czcimy, żeby nam przypadkiem nie wyrządzili krzywdy w zemście. Więc to przejście tam, to takie mentalnościowe było bardzo trudne i te dwa światy no, się zetknęły ze sobą, ale świat pogański raczej, powiedziałabym, uległ pod naporem władzy i miecza niż potrzeby emocjonalnej zmiany.